jak być dobrym rodzicem będzie o wychowywaniu w tych dzisiejszych czasach. Dzisiejszych czasach, które, jak wiemy wszyscy, do łatwych nie należą. Małgorzata Gołota, która wraca właśnie z kolejną swoją książką o tej tematyce. Dzień dobry, Małgosiu. Wcześniej była żyletka, którą zawsze noszę przy sobie, czyli rzecz o samobójstwach i próbach samobójczych. Zanim ruszymy, bardzo proszę o pasy bezpieczeństwa. Właśnie, widzisz, nie zdążyłam zapytać poprzedniego gościa, bo wraca Lex Czarnek 2.0, właściwie w takiej formie, która jest niezmieniona, chociaż prezydent ją, tę ustawę wcześniej zawetował. Myślisz, że czas i szkoła pod Przemysławem Czarnkiem to są takie czasy, które wymagają szczególnych wyzwań dla rodziców? Myślę, że tak jak powiedział jeden z moich rozmówców, konkretnie Paweł Lęcki, to jaką aktualnie mamy władzę polityczną, to jest niuans tak naprawdę wszystkich problemów, z którymi boryka się szkolnictwo i z którymi muszą borykać się rodzice młodych ludzi. Czy to mówimy o pierwszoklasistach, czy też o nastolatkach, już uczniach szkoły średniej. Tutaj chodzi o system, chodzi o metody nauczania, które nie zmieniają się od wielu lat, a które są już kompletnie nieadekwatne i nie pasują do tej świadomej bardzo młodzieży, którą mamy współcześnie. Tak, młodzieży, która przecież uświadamia się coraz bardziej, bo wraz z tymi kryzysami, które nas dotykają, młodzi ludzie dojrzewają chyba szybciej, prawda? I potrafią też reagują inaczej na to, jak my reagowaliśmy. Artykułować swoje emocje. Problem polega na tym, że my nie zawsze potrafimy na te ich słowa odpowiadać właściwie. I to nie wynika z jakichś naszych pewnie zaniedbań, czy takiej nonszalancji czy niechęci, tylko z tego, że my po prostu nie wiemy, jak odpowiadać. Stąd też pomysł na kontynuację żyletkę zawsze noszę przy sobie, bo tak jak ja piszę we wstępie tej książki, to jest odpowiedź na listy, które ja dostałam, na wiadomości od rodziców, które przychodziły. Po tej właśnie książce, po żyletce. Po żyletce. Wiadomości, które przychodziły spontanicznie, były pisane przez... Ale tak jak tam piszesz, nagle okazywało się, że lepiej poznałam swoją córkę, tak, że nawiązałam lepszy kontakt, bo nam się czasem wydaje, być może nawet często nam się wydaje, że my się rodzimy z patentem na rodzica i wiedza o tym, jak wychować, jak wdrożyć dziecko w życie, jak je do tego świata przygotować, ta wiedza jest po prostu naturalna. A przecież to jest eksperyment na żywym organizmie. To jest eksperyment i dobrze byłoby się do niego jak najlepiej przygotować. Z tego, co mówią wszyscy ci eksperci, z którymi ja rozmawiam, których zaprosiłam do tej drugiej książki, wiedza jest bardzo duża i ona jest dostępna, tylko trzeba po nią sięgnąć. Świetnie jesteśmy w teorii. Świetnie jesteśmy w teorii, tak. Trzeba sobie trochę jeszcze doczytać, trochę popraktykować, nie bać się przede wszystkim tego, żeby radzić się czasem psychologa czy psychoterapeuty, czy też nawet psychiatry, bo to się nadal w Polsce bardzo źle kojarzy. Ta profilaktyka dotycząca zdrowia psychicznego jest nadal takim tematem trochę wstydliwym. Coraz więcej o tym się mówi, owszem. Jest I coraz więcej na szczęście robi, chociaż oddolnie, tak, bardziej niż odgórnie. Dokładnie tak. Proporcje są niesamowite. Dużo jeszcze tutaj zostaje do zrobienia, jeśli chodzi właśnie o to, żeby ludzi zachęcić do takiego korzystania z takiego wsparcia, z takiej wiedzy nawet merytorycznej, bo ja nawet nie mówię o tym, żeby iść na terapię, to już jest kolejny etap, ale czasem po prostu się poradzić kogoś, kto może nam podpowiedzieć, co z tym naszym młodym człowiekiem zrobić, jeśli widzimy, że nie do końca sobie dobrze radzi, bo napotyka pewne trudności albo wręcz poważne trudności w swoim życiu. No, mówimy o tym dostosowaniu się do zmieniającego się świata, który szczególnie ostatnio przyspieszył i stawia przed nami jakieś zupełnie nowe wyzwania, których do tej pory nie znaliśmy. I też przed nami rodzicami oczywiście. Ty proponujesz w książce, żeby no właśnie, na nowo definiować pojęcia takie, jak dziecko ma być grzeczne, normalne, posłuszne, nie wiem, właśnie przedefiniować te pojęcia, porzucić je, zmienić na inne? Porzucić. Porzucić zdecydowanie przede wszystkim pojęcie normalności. O tym mówi dr Ewa Wojtowo-Siatyńska, którą przypuszczam już większość chyba mieszkańców tego kraju zna i kojarzy. I bardzo dobrze. Z psychologią właśnie. O tym, że normalność jest pojęciem kompletnie przestarzałym. W tej chwili bardzo dużo mówi się
na temat neuroróżnorodności i na temat tego, że każdy z nas jest różny, każdy z nas jest inny i to nie znaczy, że jesteśmy lepsi i gorsi. Mm-hmm. Po prostu się od siebie różnimy. Właśnie doktor Wojdyło-Siatyńska przywołuje w tej naszej rozmowie przykłady ludzi wielkich, którzy borykali się z różnymi trudnościami emocjonalnymi. Tak, też... i Alzheimerem, i Aspergerem. Tak, tak. I Aspergerem. I mieliśmy tutaj i Pablo Picasso, i Einsteina, tak, i Newtona, i wielu innych znanych i genialnych ludzi. I to jest najlepszy dowód na to, o czym właśnie rozmawiamy. Tak, bo tam pada takie pytanie, że oni byli nienormalni, czy byli genialni. Tak, byli genialni. A wszyscy borykali się z pewnymi zaburzeniami, jak my to lubimy określać. Tak, wszyscy byli jacyś. Mówi się też o tym, że w Dolinie Krzemowej bardzo wiele osób, które pracują w Dolinie Krzemowej, to są właśnie osoby, to też są słowa dr Ewy Wojdyło-Siatyńskiej, ze spektrum autyzmu czy z zespołem Aspergera. I też osiągnięcia ich pracy wydają się nam genialne. Na co dzień się z nimi spotykamy. No tak, ale rodzice często sobie zadają pytanie, szczególnie wtedy, kiedy zaczynają porównywać swoje dziecko, jego rozwój, jego oceny, to jak się zachowuje do innych dzieci, że moje dziecko, znaczy coś z nim jest nie tak, że może ono właśnie jest jakieś, nie wiem, nienormalne czy zaburzone, albo myślą o sobie, może to ze mną coś jest nie tak, że źle wychowuje. Że my... Z przyczyn, których nie do końca udało nam się wyjaśnić z moimi rozmówcami, bardzo lubimy się porównywać. I tutaj współcześnie wini się często media społecznościowe, Instagram czy Facebook, natomiast tak jak słusznie Magda Mikołajczyk zauważyła, zanim pojawiły się media społecznościowe, były place zabaw. Tam też nasze mamy chodziły i porównywały się, tak? Kompletnie bez sensu, bo tak jak wyszłyśmy od tego, różnorodność i to, że każdy z nas jest inny. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Każde ma indywidualne predyspozycje, talenty. Ma też oczywiście słabe strony, ma mocne strony. Sztuką tego, każdego rodzica tak naprawdę i tym wyzwaniem, które przed nami stoi, bo ja też jestem mamą i też się z tym na co dzień borykam i staram się sprostać temu wyzwaniu, jest znaleźć w tym dziecku mocne strony, czy też pomóc temu dziecku, czy temu młodemu człowiekowi znaleźć jego mocne strony i poprowadzić go za tymi mocnymi stronami. Nie wymagać od niego, żeby ono było mocne we wszystkim, żeby było tak jak kumpel twojej starej, tak jak to Magda Mikołajczyk mówi, ten słynny kumpel twojej starej, któremu wszystko się udaje, który idzie na drugie z rzędu studia, robi zawsze czerwony pasek. Tak. Zawsze czerwony pasek, zna 5 języków i za każdym razem zmienia pracę na lepszą. Tego nie powinniśmy od dzieci wymagać. Mhm. No ale jest taka presja i my sami sobie często po prostu tę presję na siebie nakładamy. Ale piszesz też o tym, że żeby wychować czy przygotować do życia szczęśliwe dziecko, musimy zadbać, tak, my rodzice, o własne szczęście. Czyli jak co konkretnie robić? To jest, wiesz, jak jesteśmy zmęczeni, zalatani, zabiegani, no, udręczeni i tym, co z zewnątrz, i tym, co w naszych domach się dzieje, bo przecież nie jest nam łatwo. To jak my mamy zadbać o własne szczęście? No właśnie, poświęcić sobie trochę uwagi i trochę czasu, bo o tym też się mówi, o tym mówi też Marcin Łokciewicz z kolei, kolejna osoba, która się pojawia w tej książce, że dzieci nasiąkają tymi wzorcami, które my im fundujemy. One patrzą na nas i my swoim zachowaniem wywieramy na nasze dzieci ogromny wpływ, nie tylko tym, o czym z nimi rozmawiamy, czy co mówimy, no przede wszystkim to, co tym, robimy, jak żyjemy. Tak. Więc jeśli my jesteśmy, nie znajdujemy czasu przykładem dla siebie, dokładnie, jeśli nie dbamy o swoje pasje, jeśli nie dbamy o swój czas wolny, jeśli uznajemy, że odpoczynek, czy też czas na relaks, na to, żeby zadbać o ten dobrostan słynny, jest czymś niewłaściwym, bo dużo słuszniejsze wydaje nam się urabianie się po łokcie i po pachy słynne, przysłowiowe, to te dzieci również będą takimi kategoriami myślały. I na tym to polega. Jeśli my zaczniemy od siebie, zaczniemy o siebie dbać, to nie dość, że damy dobrym dzieciom, dobry przykład naszym dzieciom, to też jakby będziemy silniejsi, będziemy mieli więcej siły do tego, żeby o te dzieciaki powalczyć, jeśli one faktycznie napotkają jakieś trudności. No bo ciężko jest sobie wyobrazić kogoś, kto jest naprawdę wykończony psychicznie i pracą, i życiem codziennym, i wszystkim, o czym wspomniałaś. I czy kogo dziecko, czy czyje dziecko doświadcza akurat pewnych trudności i tym ktoś próbuje pomóc. Ten rodzic próbuje pomóc, kiedy sam jest tak naprawdę na skraju wyczerpania
nerwowego spowodowanego stresem, przepracowaniem i ogólnym przemęczeniem. Mhm. A są rodzice, którzy w swoim mniemaniu być może są szczęśliwi. Czy szczęśliwy rodzic może mieć nieszczęśliwe dziecko? Pewnie tak. I to się pewnie wiąże z tym, o czym też już powiedziałyśmy, czyli każdy z nas jest inny, każdy. Żeby się właśnie nie zapędzić w takim, wiesz, dbaniu o siebie, o ten własny dobrostan, a dziecko zostawić samopas, bo wtedy właśnie jest ta cienka granica, kiedy możemy nie dostrzec tego, co się z naszymi dziećmi możemy dzieje. Też nie dostrzec tego, co się dzieje z naszymi dziećmi, dlatego że one się od nas bardzo różnią, bo to nie zawsze jest tak, że syn czy córka jest odzwierciedleniem mamy czy taty. Dzieci, rodzeństwo wzajemnie się od siebie różnią. Otóż to. Więc fajnie jest dbać o siebie, ale zachować przy tym tę uważność, o której też się ostatnio dużo mówi. Ja w ogóle jestem tak bardzo pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego, co się dzieje, bo też odzew po żyletce i sam fakt, że ta książka powstała, że rodzice wręcz się jej domagali i domagali się odpowiedzi na pytania, które ich nurtują, sprawia, że zaczyna się wierzyć, że to idzie w dobrą stronę, że właśnie chcemy wiedzieć, co to jest ta uważność, jak stawiać dziecku te granice, żeby nie ograniczać jego niezależności, jego indywidualności, a jednocześnie dawać mu poczucie bezpieczeństwa, jak dbać o siebie, ale nie zaniedbywać dziecka. Pojawiają się te głosy, no nie wiem, ja mam wrażenie, nie wiem jak ty, że moi rodzice jeszcze żyli w tym przekonaniu, że jeśli ma się dzieci, to nie można mieć własnych pasji. Nie można tych dzieci zostawiać na przykład na weekend tylko dlatego, że chce się sobie dostarczyć przyjemności. Teraz to się już zaczyna zmieniać. Nie wiem, wiesz co, ja na szczęście pochodzę z takiej rodziny, w której robiliśmy wiele rzeczy razem i dlatego jestem moim rodzicom wdzięczna, że ta uważność na mnie zawsze była i ja nie czuję się dzieckiem po prostu zaniedbanym, ja się czuję dzieckiem bardzo chcianym. A widzisz. Bardzo potrzebnym, kochanym, więc myślę, że to są takie fundamenty, które też pozwalają jakoś no, tak sobie lepiej w życiu chyba radzić, czy może większą odporność mieć. A powiedz mi, wielu rodziców uważa, że są złymi rodzicami? Może nie złymi, ale czują się chyba niekompetentni, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Czują, że nie do końca panują nad sytuacją, że nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania, że bardzo chcieliby wiedzieć więcej, żeby lepiej reagować. Bo to nie chodzi też o to, żebyśmy byli idealni i mam nadzieję, że już nikt tak nie myśli. Ale rodzice myśli. Często chcą siebie stawiać, wiesz, za takie ideały, a potem dzieci po latach znajdują w szafce świadectwo i okazuje się, że tam wcale nie było samych piątek i szóstek, tylko dobre. Same truje. Tak, bądźmy normalni, bądźmy tacy szczerzy w relacjach z tymi dziećmi, to też pozwoli im się poczuć właśnie tak bezpiecznie, tak normalnie. Oni będą też rosnąć. Też mamy swoje słabości. Dokładnie i też tak. Powinniśmy za wiele rzeczy przepraszać. I te dzieci też powinny o tym wiedzieć, tak? Ci młodzi ludzie, bo dla nich to też jest taki sygnał i dowód na to, że oni też mogą mieć własne słabości, nie muszą być idealni, mogą popełniać błędy, mogą się mylić i mogą doświadczać porażek. Tak, ale to są ich błędy, ich porażki, to one, nasze dzieci będą wyciągać z nich wnioski. Powiedz, chciałabyś, żeby tę książkę przeczytali ludzie, zanim zostaną rodzicami? Czy ci, którzy już nimi są również? Myślę, że jedni i drudzy znajdą tutaj bardzo dużo takich psychologicznych, fajnych metod, porad, które pomogą im przebrnąć przez ten proces rodzicielstwa, przez ten proces wychowawczy. Przebrnąć? Mieć przygodę! Zależy, jak do tego podchodzisz. Ja bym bardzo chciała, żeby każdy rodzic w tym kraju podchodził do właśnie swoich dzieci i do rodzicielstwa w taki sposób, jak mówisz, czyli to jest przygoda, to jest fajna zabawa. Bawa tak naprawdę. Jeśli my się bawimy z tymi dziećmi dobrze, to i one będą się bawić dobrze z nami. Jeśli oczywiście chcemy mieć dziecko, żeby tutaj też presji na to, tak. czy chcemy... Nie każdy musi, jasne. Ale myślę, że to też już jest jasne. O tym też już się dużo mówiło. Nie każdy musi. Więcej się o niektórych rzeczach mówi, o tych wszystkich takich zjawiskach, które jeszcze niedawno były tabu albo nie do zaakceptowania. Im więcej się o nich mówi, tym bardziej je oswajamy i warto także o nich czytać, żeby je przyswoić, tak. Wdrożyć. Bardzo ci dziękuję, Małgorzata Gołota. Ja polecam waszej uwadze tę książkę, Jak być dobrym rodzicem. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. I dobrego dnia. Do zobaczenia. Życzę.